Czołem, nazywamy się Ramona i Janek i jest to kanał Jednym Sercem. A dzisiaj będzie o oddaniu się Maryi. Dlaczego czasami tego nie rozumiemy? Dlaczego czasami może się rodzić bunt? Jak to można się oddać Maryi? Czy można się oddać Maryi? Przecież oddać się można tylko Bogu. Więc dzisiaj o tym zostańcie z nami. I na samym początku można zaznaczyć, że te różne sformułowania, które tutaj słyszymy, oddanie się Maryi, oddanie się niepokalanej, oddanie się niepokalanemu sercu, oddanie się sercu Maryi, to wszystko są skróty myślowe. Więc słysząc takie sformułowania w Kościele, od razu możemy założyć, że to nie oznacza, że oddajemy się Maryi, tylko właśnie oddajemy się Bogu. Bogu przez Maryję, wraz z Maryją. Ale żeby to zrozumieć, to musimy najpierw zrozumieć, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, Bóg jest tym, który się nam oddaje w sposób pełny i doskonały. I nie możemy się oddać stworzeniu. Możemy się oddać Bogu i to właśnie drugiej osobie boskiej, Jezusowi Chrystusowi. Tak, ale Maryja jest tu bardzo ważna, gdyż to ona jakby wskazuje na Boga. Towarzyszy nam w tej drodze. Tak, ona w sposób doskonały oddała się Bogu, stała się Jego narzędziem, oddała się Mu całkowicie, a zatem przyjęła Jego miłość w sposób doskonały, w sposób najdoskonalszy ze stworzeń. Dlaczego? Bo ona była bez grzechu. A my? No cóż, mamy tę skażoną naturę i często wybieramy grzech. Często się od Boga oddalamy, więc my w sposób doskonały nie możemy się oddać Bogu. Teraz przytoczył fragment wypowiedzi księdza Franciszka Blachińskiego, który ten temat, myślę, że bardzo dobrze wytłumaczył i bardzo dobrze prostuje nasze myślenie, bo bardzo często, mimo wszystko, możemy spotkać się z takim trochę skrzywionym myśleniem, że ja mam się oddać Maryi, a nie Jezusowi Chrystusowi. Otóż właśnie nie. Otóż właśnie mamy się oddać Jezusowi Chrystusowi. I pod tym sformułowaniem oddanie się Maryi, to właśnie kryje się oddanie Jezusowi Chrystusowi w mocy Ducha Świętego, ale wraz z Maryją. Czyli w zjednoczeniu z Maryją, w tym akcie, który Maryja dokonuje, ja też chcę uczestniczyć. Nasze oddanie się osobowe może być ostatecznie skierowane tylko do Boga, a konkretnie do drugiej osoby Bożej, do Jezusa Chrystusa. To oddanie dokonuje się w Duchu Świętym. Człowiek jako osoba może bowiem oddać się Bogu w akcie miłości. Oddanie się i miłość są synonimami. Jedno i drugie określenie wyraża to samo. Bardzo proste, ale jednak bardzo głębokie sformułowanie. Oddanie się Jezusowi Chrystusowi w Duchu Świętym. Ale właśnie tutaj będzie wraz z Maryją. Chciałbym tutaj bardzo krótko nadmienić, że oddać się Jezusowi Chrystusowi możemy tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. Bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem, więc nie możemy się Jemu oddać. Czyli nie możemy odpowiedzieć miłością na Jego miłość, jeśli nie przyjmiemy Ducha Świętego. Jeśli nie pozwolimy, żeby Duch Święty działał w nas i przez nas. Duch Święty umożliwia nam właśnie to oddanie się Bogu, oddanie się Jezusowi Chrystusowi, więc w Duchu Świętym się oddajemy, ale właśnie tutaj wraz z Maryją. I przechodzimy do cytatu. Im pełniej ktoś zrealizuje swoje oddanie się, im w wyższym stopniu realizuje miłość jako odpowiedź na miłość Boga, tym bardziej to jego oddanie się wpływa na inne osoby w tej wielkiej jedności Ducha Świętego, jaką jest Kościół. Dlatego też oddanie się Bogu Maryi, niepokalanej dziewicy i Matki Chrystusa, posiada znaczenie dla całego Kościoła. W niej Duch Święty w najwyższy, najpełniejszy sposób zrealizował realizację miłości osoby oddającej się osobie Bożej w Jezusie Chrystusie. Tak, Maryja zrobiła to najpełniej. Najpełniej oddała się Bogu. I owocem tego jest Jezus Chrystus. To, że ona przyjęła całego Boga. Przyjęła i te owoce tego wszystkiego spadły na nas. Tak? Doświadczamy tych owoców każdego dnia. Możemy z nich korzystać. Tak. I właśnie dzięki temu możemy patrzeć na Maryję i wraz z nią podejmować taką decyzję. Patrząc na nią, jak ona podjęła tą doskonałą decyzję, to my chcemy
jak najbardziej doskonale właśnie podjąć tę decyzję. Ona jest pierwszą ze stworzeń, ona jest naszą matką i my się chcemy na nie wzorować, właśnie żeby oddawać całych siebie, całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Tak jest. I też wszystkie kryzysy, które przeżywamy, kryzysy gorliwości, kryzysy podążania za Bogiem, często właśnie mają swój początek w tym, że zapominamy o tym, że mamy bezgranicznie oddawać się Bogu. Nie stawiać żadnej granicy Bogu, tylko Boże, Ty bądź moim Panem, bądź moim Bogiem, bądź moim Panem w sposób pełny, a nie tylko w takim zakresie, a tutaj, a to sobie zostawimy. Nie. Całe moje życie pragnę, aby należało do Boga. To, kim jestem i co robię. Niech to wszystko należy do Boga. Tak, i to ważny jest tutaj ten przykład Maryi, żebyśmy patrzyli na Maryję, na to, jak ona to zrobiła, żeby nam to pomogło. Więc to sformułowanie oddać się Maryi, czyli oddać się przez Maryję Bogu, ma tutaj naprawdę sens, jest zakorzenione w takiej pobożności polskiej szczególnie. Tak, ale właśnie my stajemy zawsze w łączności z Kościołem. Tak, czyli nie zapominamy, mówiąc, że się oddajemy Maryi, nie zapominamy o tym, jaki jest pełny sens tego stwierdzenia. Nie jesteśmy samotnymi wyspami i ja jako jednostka, to właściwie gdybym tylko był ja jako jednostka, to nie mógłbym żyć z Bogiem. Więc w łączności z Kościołem, Kościół dał mi tę łaskę, że mogę być chrześcijaninem, włączył mnie do swego ciała i teraz jestem częścią ciała Kościoła. Tak? Częścią ciała Chrystusa, czyli jestem Kościołem, częścią Kościoła. I właśnie dlatego wraz z Maryją mogę to robić, wraz z Maryją, wraz ze świętymi. Tak? Tutaj nie zapominajmy o tym, że pod tym właśnie sformułowaniem wraz z Maryją też się kryje to, że ja to podejmuję z całym Kościołem, ze wszystkimi świętymi, którzy też oddali się Bogu. Więc oddawajmy się Bogu w sposób jak najpełniejszy i wtedy będziemy widzieli, że nie mogę oddawać się Bogu właśnie bez Ducha Świętego. Tak, więc... i kiedy będziemy chcieli oddawać się Bogu, kiedy będziemy dążyli do tego, podążali tą ścieżką, to możemy być pewni, że Maryja, wszyscy święci, całe niebo kibicują nam w tym, wstawiają się za nami, bo jaka radość jest w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca. A my jesteśmy tymi grzesznikami i Bóg pragnie, abyśmy zwrócili się całkowicie do Niego, abyśmy w pełni oddali się Mu. I w tym całym procesie oddawania się Bogu przez Maryję w Duchu Świętym nie możemy zapomnieć o tym, że jeśli oddajemy się Bogu, to oddajemy się Jemu również na służbę, więc będziemy ewangelizować, więc będziemy głosić kerygmat, będziemy głosić Boga z mocą. Nie wyrzekniemy się Jego mocy, dlaczego? Bo jeśli chcę, żeby to Bóg był na pierwszym miejscu, to będę traktował poważnie każde Jego słowo i będę przyjmował Jego moc, aby Jego mocą służyć innym, aby Jego mocą posługiwać. I teraz wracamy do cytatu. Każdy, kto w jakiś sposób realizuje w Duchu Świętym swoje oddanie się Chrystusowi, jest narzędziem Ducha Świętego w przekazywaniu Jego inspiracji, Jego łask, Jego działania, także innym członkom Kościoła. I o tym musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami. My chcemy należeć do Kościoła. Należeć do Jezusa Chrystusa, który nas prowadzi w Kościele, który nas prowadzi, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili, żebyśmy innym pomagali. Więc oddanie się Bogu w Duchu Świętym, może inaczej, Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym Bogiem, naszym Panem, w Duchu Świętym, właśnie wraz z Kościołem, czyli też i przez Maryję, która jest pierwszą uczennicą Jezusa Chrystusa, która najpełniej przyjęła wszystkie łaski i najpełniej z nich korzystała. Tak, czyli za każdym razem, kiedy mówimy, że oddajemy się Maryi, tak naprawdę podejmujemy decyzję, że będziemy ewangelizować. Tak. Maryja ewangelizowała i tu widzimy. Co się dzieje po zwiastowaniu? Biegnie z pośpiechem, aby głosić dobrą nowinę. Ona już niesie Jezusa Chrystusa. I my wzorujmy się na niej. Więc ten, kto uznaje Maryję za swoją matkę, ten, który oddaje się przez jej ręce, przez jej serce, no to właśnie będzie uczniem Jezusa Chrystusa, który gorliwie głosi i prosi Boga, żeby coraz goręcej, coraz gorliwiej właśnie głosić kerygmat.
o tym, że to Jezus Chrystus jest naszym Panem. Tym Panem, który nas ratuje, który nas zbawia, który nas pragnie tu i teraz uszczęśliwić. O tym możemy jeszcze dużo mówić. W opisie pod filmikiem możecie znaleźć jeszcze kilka cytatów. Tak jest. Dodamy, żebyście mogli sobie tam zajrzeć i pewne rzeczy jeszcze może pogłębić. Tak. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.